To jest ten dodatkowy sterownik do pompy wody do domu. Jego zadaniem jest, co ustawiony czas, tutaj minuty, godziny, włączyć pompę na zadany drugi czas, sekundy, minuty. I te czasy naprzemiennie się przestawiają. Po włączeniu uruchamia się włączenie pompy. No i dalej odmierza ten czas przerwy i tak na zmianę w kółko. I to ma na celu zabezpieczyć new newralgiczne miejsce doprowadzenie wody przy domu. Na czas jakby były większe mrozy przez wiele dni, żeby w nocy pompa troszkę wody co jakiś czas przepompowała, żeby. W tamtym miejscu woda nie zamarzała. W tej chwili mam to ustawione na jedną minutę przerwy i 10 sekund pracy. A tak, do, do pracy naprawdę w nocy, no to pewnie będę ustawiał tutaj 2 albo 3 godziny przerwy. A te 10 sekund to tak, taka porcja wody jest akurat w moim przypadku. Także pewnie to zostawię. No i zrobiłem sobie tak, że. Te czasy tutaj można przestawiać, ustawiać sobie. Sekundy od 0 do 60 minuty, maksymalnie jedna minuta, bo yy, przy zupełnie pustym zbiorniku przez półtorej minuty to cały zbiornik mi pompuje, więc nie było sensu robić większego ograni ograniczenia. A nuż kiedyś bym coś zapomniał, pomylił się, no i za długo by pompowało. Znaczy, napompowałoby się i pompa by wyłączyła. Także tutaj sobie ustawiam te swoje 10 sekund. No a normalnie czas powiedzmy, żeby był co 3 godziny włączyć. I to tak. O. Tu się uruchamia ten czas. Żółte światełko pokazuje, że wtedy pompę by włączało. Odmierza ten czas, odmierza, 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 po czym przestawia się na odmierzanie czasu przerwy. Pompa wtedy jest wyłączona. W razie jakiejkolwiek awarii, chwilowego braku prądu, czegokolwiek, to po włączeniu automatycznie to się uruchamia, także te czasy wcześniej są. Zapamiętane w pamięci nieulotnej, one się przepisują do odmierzaczy czasu, tych niżej, no i cykl się zaczyna od nowa. Takie to udoskonalenia domowe ostatnie.